Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dostojny księże prałacie, drodzy bracia w kapłaństwie, szanowni małżonkowie obchodzący swoje jubileusze małżeńskie, drodzy w Chrystusie bracia i siostry. Czytane dzisiaj teksty Pisma Świętego odnoszą się do rodziny. Podkreślają one znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka. Odnoszą się do czwartego przykazania dekalogu, nakazującego miłość i szacunek dzieci do rodziców i rodziców do dzieci. Miłość rodzinna jest sprawą o zasadniczym znaczeniu dla każdego człowieka. Jest ważniejsza niż pieniądze, niż kariera zawodowa, niż rozgłos medialny. Punkt wyjścia dzisiejszych rozważań stanowi ewangeliczne opowiadanie o świętej rodzinie, która zaraz po narodzeniu Jezusa Chrystusa poddana została prześladowaniom ze strony Heroda i musiała szukać ratunku w ucieczce do obcego kraju. Mimo wielkiej biedy, mimo ustawicznego zagrożenia, święta rodzina, w której zawsze panowała wielka miłość, przetrwała trudny czas i przygotowała od ludzkiej strony Zbawiciela do Jego zbawczej misji. Święta rodzina pozostaje poprzez minione wieki aż do dnia dzisiejszego wzorem dla każdej ludzkiej rodziny, niezależnie od jej wielkości, zamożności, poziomu intelektualnego jej członków i tak dalej. W ciągu swojej długiej historii ludzkość przeżywała różne klęski i zagrożenia, które wiązały się z klęskami głodu, z wszelkiego rodzaju chorobami i zarazami, a szczególnie z toczonymi od najdawniejszych czasów okrutnymi wojnami i prześladowaniami. W naszych czasach i we współczesnych społeczeństwach żyjących w kręgu cywilizacji zachodniej do rozlicznych klęsk, jakie trapią współczesnych ludzi, takich klęsk jak bezrobocie, narkotyki, alkoholizm, przestępczość, terroryzm, nędza i rozmaite prześladowania, doszła klęska szczególnie groźna i wyniszczająca tkankę każdego narodu, a mianowicie kryzys i rozpad bardzo wielu współczesnych rodzin. Rozpad rodziny nie może być porównywany z rozpadem jakiejkolwiek ludzkiej instytucji, społeczności, organizacji czy partii, ponieważ ze wszystkich istniejących społeczności to właśnie rodzina jest jedyną społecznością naturalną, a nie sztucznie stworzoną przez człowieka. Rodzina jest społecznością utworzoną przez samego Boga, z woli którego urodziliśmy się kobietami bądź mężczyznami, po to, aby żyć we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej, której celem jest zrodzenie i wychowanie dzieci oraz podtrzymanie miłości między zobowiązanymi do wzajemnej wierności małżonkami. Rodzina jest więc nie tylko instytucją prawną, społeczną i ekonomiczną, jak traktuje ją prawo, lecz jest przede wszystkim naturalną wspólnotą miłości i solidarności. Jest najlepszą z możliwych wspólnotą
zdolno do nauczania i przekazywania rozmaitych wartości niezbędnych do życia zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. Wartości moralnych, kulturowych, intelektualnych, społecznych, religijnych, estetycznych, patriotycznych, ekonomicznych i wszelkich innych. Mamy niezliczoną wprost ilość historycznych i współczesnych dowodów świadczących o tym, że to przede wszystkim od stanu rodziny zależy stan państw i narodów. Jeśli rodziny są zdrowe fizycznie i moralnie, to naród, który one tworzą, przetrwa każdą klęskę. Jeśli zaś rodziny zżera kryzys, jeżeli ulegają demoralizacji, osłabieniu i rozbiciu, to osłabieniu i zniszczeniu ulegają także tworzone przez nie państwa i narody. Bez żadnej przesady, rodzina jest fundamentem życia społecznego. Dobrej rodziny nie zastąpią żadne najlepsze nawet zakłady wychowawcze i opiekuńcze. Jest ona podstawą życia współczesnych społeczeństw we wszystkich wymiarach, zarówno w wymiarze wychowawczym, religijnym i moralnym, jak również w wymiarze kulturowym oraz gospodarczym. Tylko trwała, oparta nie na nienaruszalnych zasadach moralnych, na dużej kulturze osobistej małżonków i na ich wzajemnym zaufaniu i miłości rodzina może spełniać kluczowe dla niej przeznaczone zadania. Tylko taka rodzina może urodzić i wychować pokolenie zdrowych, dobrych moralnie, uczciwych, pracowitych, religijnych i kochających swoją ojczyznę ludzi. Żyjemy w takich czasach, kiedy o potędze państw decydują już nie tyle inwestycje przemysłowe, nie tyle bogactwa naturalne, urodzajne ziemie i doskonały bilans płatniczy, co raczej i przede wszystkim tak zwany kapitał ludzki, na który składają się takie wartości jak zdolności młodych pokoleń, ich właściwe wychowanie, wykształcenie, zdrowie, kreatywność, uczciwość, silna wola, ofiarność, pracowitość, zdolność do współpracy z innymi, wrażliwość na sprawy społeczne, szacunek dla prawa Bożego i ludzkiego oraz entuzjazm konieczny do przełamywania trudności życiowych. Tymczasem owego kapitału ludzkiego nie da się odpowiednio rozwinąć bez dobrej rodziny, gdyż to przede wszystkim ona wychowuje, przygotowuje do życia, uczy pracowitości i uczciwości, ofiarności, systematyczności, szacunku dla prawa, odpowiedzialności za siebie i za innych oraz bojaźni Bożej. Nie jest dziełem przypadku, że to zwłaszcza z tak zwanych patologicznych rodzin, czy też z rozmaitych związków ludzi zniszczonych przez nałogi, pokaleczonych moralnie, rozbitych i sponiewieranych duchowo, wychodzą młodzi, nieszczęśliwi ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest ciepło rodzinne, którzy nie wiedzą, co to jest pracowitość, uczciwość i wzajemna życzliwość. Od najmłodszych bowiem lat przyzwyczajeni są do agresji, kłótni, nieuczciwości i bandyckich obyczajów. Ludzie ci nie tylko, że sami nigdy nie osiągną szczęścia, lecz także niszczyć będą szczęście, spokój, poczucie bezpieczeństwa i radość innych ludzi. Są i będą krzyczącym do nieba znakiem wielkiej krzywdy, jaka ich spotkała od własnych rodziców. Ale to nie tylko alkohol, narkotyki
dopalacze, hazard, przestępczość i inne tego rodzaju plagi niszczą współczesną rodzinę na świecie. Czynnikiem niszczącym współczesną rodzinę w wielu krajach z naszego kręgu kulturowego jest obecna dziś na każdym kroku cywilizacja konsumpcjonizmu, która bez ustanku, za pomocą niezliczonych reklam i mediów, namawia dzisiejszego człowieka do tego, by żył tylko według jednej zasady życiowej, a mianowicie zasady zysku, przyjemności i wolności od wszelkich zobowiązań moralnych. Niestety, w naszych czasach do wnętrza polskiej rodziny wdziera się różnego rodzaju poprzez media, sztuki teatralne, filmy, a także internet, najbardziej wyspecjalizowana ekipa terrorystów duchowych, atakujących bezwzględnie ludzkie umysły i serca, osłabiających wolę i niszczących moralność milionów ludzi. Bo jakże inaczej można określić różne programy telewizyjne i radiowe, różne gazety i czasopisma szydzące z małżeńskiej wierności, wychwalające wielokrotne rozwody, rozpowszechniające rozpustę, przemoc i nieuczciwość, wzywające do życia według gołego instynktu, bez oglądania się na Boga i Jego przykazania, wyśmiewające Kościół i głoszone przez Niego naukę moralną, używające przy tym ordynarnego, często plugawego języka. Jest to niestety propozycja wielu właścicieli kanałów telewizyjnych i innych mediów, a zwłaszcza internetu w różnej postaci dla współczesnego człowieka. Ofiarność, obowiązek, poświęcenie dla innych, ciężka praca nad sobą to fundamentalne dla społeczeństwa cnoty. Te cnoty odrzucane są dziś w wielu współczesnych mediach i w licznych tak zwanych bezstresowych teoriach wychowawczych jako cnoty dobre dla więźnia, a nie dla wolnego, to znaczy nieograniczonego żadnymi przykazaniami moralnymi i żadnymi przekonaniami religijnymi człowieka. Dochodzi niejednokrotnie do takiej paradoksalnej sytuacji, że troskliwi rodzice, których kiedyś wspierały szkoła i media, przekazujące najlepsze społecznie i moralnie wartości, dziś muszą swoje dzieci chronić właśnie przed nimi, przed tymi mediami, które mając na celu tylko zysk i rozgłos, dążąc do zdobycia za wszelką cenę widzów, słuchaczy lub czytelników, żerują na najniższych instynktach i pędzą za każdą sensację, banalizując zło, rozpowszechniając zło i wszechstronnie to zło wspierając. W niektórych zachodnich krajach doszło także już do tego, że religijni rodzice z wielkim lękiem posyłają swoje dzieci do szkół, ponieważ mają świadomość, że w niejednej z nich czyhają na ich dzieci dilerzy namawiający do narkotyków i młodzi bandyci stosujący przemoc i wymuszający pieniądze. Współcześni młodzi ludzie często znajdują się na swoistym rozdrożu między wartościami wpajanymi im przez rodziców w domu, a anarchią moralną, którą wciskają ich młodym umysłom rozmaite złowrogie siły i zdemoralizowani rówieśnicy, mocno na nich oddziaływujący. Nawet sobie nie wyobrażamy,
jak wielki procent współczesnej młodzieży został poraniony przez narkotyki, przemoc, alkohol, rozpustę, przez ideologię nihilizmu prowadzącą do anarchii moralnej. W konsumpcyjnym, nastawionym tylko na zysk, zabawę i przyjemność w społeczeństwie zanika poczucie obowiązku, poczucie dobra wspólnego oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych. Zanika poczucie bliskości, bezpieczeństwa i ciepła. Ludzie, w tym niezliczeni rodzice, żyją w ciągłym pośpiechu, oddalając się od tego, co w życiu najważniejsze. Bywa, że za pieniądze gotowi są sprzedać wielkie wartości. Tracą poczucie dobra i zła, zabijają swoje sumienie. W konsekwencji często wpadają w depresję i tracą poczucie sensu życia. Zaniepokojeni pytamy, skąd przychodzą te olbrzymie problemy, które niszczą życie wielu współczesnych ludzi i innych rodzin? Skąd płynie destabilizacja i rozpad wielu rodzin? Nie ulega kwestii, że jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy są fałszywe i bezbożne poglądy rozpowszechnione od lat przez różne wpływowe, ateistyczne siły, partie i organizacje. Te bezbożne teorie i ideologie, odrzucające Boga i Boże przykazania, rozpowszechniające zboczenia seksualne, podważające pojęcie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, atakuje dzisiaj każdego człowieka i każdą rodzinę. Nic dziwnego, że liczne rodziny stały się takie nietrwałe, że wiele małżeństw i rodzin się rozpada, że mnóstwo dzieci żyje bez ojca lub matki, ponieważ ci, kierując się przyjemnością i fałszywym przekonaniem, że mają prawo do coraz to nowego, osobistego szczęścia, osiąganego nawet przez nieszczęście własnych dzieci, nawet przez ich łzy i okaleczone życie, zostawiają je często swojemu losowi, raniąc je duchowo na całe życie. Poza fałszywymi teoriami jest jeszcze wiele innych osłabiających współczesne rodziny czynników. Należy do nich bieda i utrata bezpieczeństwa socjalnego wielu z nich. Należy do nich także alkoholizm, narkomania, przestępczość oraz często zwyczajne próżniactwo wielu zdrowych, młodych ludzi, którym nie chce się niczego robić ani niczego nauczyć. Oni nie są w stanie stworzyć dobrej, trwałej i kochającej rodziny. Czy zatem nie ma wyjścia z tej trudnej sytuacji? Czy mamy czekać z założonymi rękami i patrzeć, jak rozpada się nasze społeczeństwo? Bynajmniej zdrowych, dobrych, kochających się i trwałych rodzin jest w Polsce bardzo dużo. Na pewno więcej niż rodzin chorych i osłabionych moralnie. I to jest punkt wyjścia dla podjęcia procesu moralnego odrodzenia naszego narodu oraz wyzwalania go od dławiących problemów i grzechów. Niech nasze dobre chrześcijańskie rodziny zaczną pełnić rolę ewangelicznych drożdży w życiu naszego narodu. Niech staną się pomocą i wzorcami do naśladowania dla rodzin słabszych. Bądźmy najgłębiej przekonani o tym, że wszelkie zło najgorszego szatana, także tego, który dziś deprawuje narody, możemy zwyciężyć, gdy będziemy z Chrystusem. Gdy przychodzi Chrystus, demony uciekają w popłochu, z wrzaskiem, z przekleństwami, w paroksyzmach wściekłości, którą wyrażają bardzo często w różnych mediach,
ale uciekają. Dlatego dla każdego z nas, dla każdej rodziny katolickiej tak bardzo ważna jest niedzielna msza święta. Dlatego tak bardzo ważna jest spowiedź i komunia święta. Dlatego tak ważny jest dobry przykład naszego życia rodzinnego, napełnionego miłością wzajemną, życzliwością, solidarnością i wiernością. Dlatego tak ważne jest wzajemne zaufanie, zrozumienie, umiejętność wybaczania sobie, kultura w codziennym, rodzinnym życiu. Dlatego tak ważne jest odrzucenie z atmosfery naszego życia rodzinnego kłótni, nienawiści, czynienia sobie na złość, na przekór, brutalnych odruchów i wulgarnych słów, które ranią tak samo boleśnie jak nóż. Jesteśmy wszyscy powołani do świętości i do uświęcania innych ludzi, do uświęcania całego otaczającego nas świata. Czyńmy to, do czego wezwał nas Chrystus. Idźmy za przykładem świętej rodziny. Nieśmy ludziom dobro i życzliwość. Pomagajmy sobie wzajemnie w przezwyciężaniu problemów i trudności. Wspierajmy się w chwilach tragicznych i ciężkich. Bądźmy rękami i ustami Chrystusa Miłosiernego, który pragnie przynieść zbawienie i szczęście każdemu człowiekowi i każdej ludzkiej rodzinie. Amen.